Siemanko, z tej strony Spike. Dzisiaj pokażę wam, jak synchronizować filmik z nutą i dodać jakiś fajny punk cropping. Zaczynamy. Mamy tutaj taki klip i muzykę. No i chcielibyśmy to synchronizować. Tak więc, na ścieżce audio pod literką M możemy robić sobie takie markery, którymi będziemy oznaczać miejsca, które chcemy na przykład oddać strzał. Są zsynchronizowane z bitem, z uderzeniem muzyki. Ja powiedzmy chcę dać tutaj. A drugi tutaj. No i ostatni frag tutaj. Tutaj akurat się już nam dobrze ułożyło, więc jest git. Więc literą S przecinamy klip. Jeszcze tutaj przetnę, bo chcę dodać takie małe slow-mo w tym miejscu. Ja zawsze robię te przyspieszenia i spowolnienia w takim tempie, żeby fajnie wyglądało. Zaczynam zawsze od 176. 8 klatek dalej. Spowalniam klip do 24%. Później dwie przerwy. I kolejne 4 idą już na fraga. I też 176. I tak samo frag zaczyna się od 176. Robię go pod 8 albo pod 10 czasami. W zależności od szybkości akcji. Ale zróbmy na 8. 7, 8. I tutaj na 6 już tam. Albo w sumie na 4. Tak będzie lepiej moim zdaniem. O. I fragi nie muszą być równe. Możecie je nawet ucinać i wstawiać od razu kolejnego fraga w tym miejscu. Tutaj zwiększę o 2 klatki dalej. Będzie na 10. Spowolnienie. Później przyspieszenie, powrót. I kolejny frag. No możemy tutaj uciąć tą jedną klatkę. Zawadza. Czy możecie robić też to w taki sposób, że macie na przykład właśnie klip. Damy tutaj 100%. To jak macie fraga, to możecie do momentu tego fraga uciąć klip i powiedzmy tutaj musicie przytrzymać przycisk Ctrl i przeciągnąć klip, żeby go spowolnić troszkę. Oczywiście klatki mi się trochę wolno ładują podczas nagrywania, więc może odlagować, bym musiał puszczać, żeby się odlagowało. No i też jest jakieś mini synchro, ale jeszcze nie jest dobrze widoczne. Brakuje pan kropu, no i trzeba dać ścieżkę audio ze strzałami, tak? Mam dźwięk z tłumika, zamki.
To jest dobre, niepotrzebne, więc usunę. Usunę slow motion, lepiej wygląda. I tutaj kolejne 8 klatek. I spowolnienie. 24. Ten trzeci frak jest trochę daleki, więc tak, tutaj już go utnę. 4. Utnę i po prostu już przejdę do momentu fraga. O. Tak będzie idealnie. Na 10 damy. Przy zmianie broni zawsze na 10 daje. No. Więc już takie małe synchro jest. Jeszcze dodamy, o właśnie, pamiętajcie o zapisywaniu sceny Vegasie, bo będzie dosyć często lubi crashować, nawet przy usunięciu jakiegoś klipu albo pliku audio ze ścieżki. No tak już ten Vegas ma. Popatrzę, ile oddałem strzałów. Na pewno 1, 2, 3, 4, 5. Tu ciągle walę w sumie full auto. Skopiuję. Tutaj drugi będzie. I trzeci. Czy polecam na po prostu rozszerzyć na 3 ścieżki, tak, ale już nie robię tego. Robię to na szybko, na poradnik, na potrzeby poradnika. Jeszcze dodam kolejny. To jest już slow-mo. Tutaj zostanie oddany kolejny. Tutaj kolejny. Ops. I zaraz wam pokażę jeszcze też przykładowe efekty na dźwiękach. Takie jak stosuję przy po prostu, no różne takie wyciszenia, spowolnienia, wydłużenia dźwięku. No tak, tam będzie idealnie. Jest ostatnia pestka. Więc jest git. No i zobaczmy, jak to wygląda. Coś tutaj mi tak nie podchodzi, więc trzeba będzie o właśnie ten strzał dodać tutaj efekt dźwiękowy. Nałożymy plugin Pitch Shift i Pitch Down. To wydłuża dźwięk i też go tak jakby trochę wycisza. Przysiąść, o, zaraz on podgłosi. No ale to nie wystarcza, a jakbyście chcieli właśnie taki efekt zastosować i nie wydłużać ścieżki, to wciskacie tutaj Preserve Duration. On jest takiej samej długości, jakiej był, tylko właśnie ma te zniekształcenie w sobie, ale to nam nie jest potrzebne. Tutaj go przedłużę. I możemy dodać jeszcze jeden. Taki. O, teraz będzie idealnie. Tutaj dodamy samego pitch shifta. A tutaj właśnie jeszcze kolejny efekt, który używam. To jest Express Equalization. I tutaj zrobiłem sobie takie moje ustawienia. I ten dźwięk, już wam pokażę, będzie brzmiał mniej więcej tak. A, w porównaniu z oryginalnym jest takie małe wytłumienie. Zapiszemy, Ctrl S, nie? Jakby coś.
Jeszcze tutaj, na slow motion. Najlepiej dawać takie właśnie efekty spowolnienia. Oczywiście nie musicie tego tak jak ja robić, tylko pokazuję po prostu, żebyście zapamiętali, jaki plugin dodawać. Po prostu jak dodacie jeden, to kopiujcie i wklejajcie. Tak, na przykład tutaj, o. Ten będę musiał wkleić. Ten też spowolnimy. Znaczy, o. Przekleimy. A tutaj jeszcze dodamy, no, ten drugi. Drugiego pitch-shifta dodamy. Dla lepszego spowolnienia i wytłumienia. No tak, nie idealnie, nie tak jak chciałem, ale robię to na szybko, na potrzeby poradnika. A tutaj dam ten efekt. Zobaczymy, jak teraz będziesz miał. Nie, tutaj nie pasuje ten podwójny pitch shift. Oczywiście tutaj coś jeszcze, a ten. Tutaj włączymy te efekty. No, jakoś jeszcze nad tym można popracować, tak, bo to brzmi w sumie jak kupa jeszcze. Tak więc, no. Ten przykleję. Czy tutaj jeszcze jakiś strzał jest oddany przed tym? Nie. No, może być. Wpisujemy. I teraz pan cropping. No to ja sobie też zrobiłem takie małe presety pod różne rodzaje gier. Battlefielda i tak dalej, to pod cinematiki w BF-ie, znaczy to do przejść jest, tak? Na przykład ten, o. Zazwyczaj właśnie do CS-a robię takie małe zbliżenia. No i stosuję na początku i na zakończeniu. Znaczy, ogólnie przy uderzeniach bitu w muzyce daję oddalenie, czy powiększenie i później z powrotem przybliżenie. No ale mniejsza z tym, na razie zaczynamy od startu. I też co 8 klatek robię, albo 6 czasami. Ale damy ten na 10, tak będzie w sumie elegancko. Czy możecie też dawać taki coś jak default, tak? To wam przywróci do oryginalnego widoku. Ale ja tego nie robię, bo to później dziwnie wygląda. I tutaj dwie klatki dalej robię z powrotem. Przybliżenie w tą stronę, albo przybliżenie i dalej w prawo odbijam. No i możecie sobie zapisać taki preset, na przykład, no, TTT2. I później na przemian używać tu i tu. No i to oddalenie. Szybciej wam będzie, jak zrobicie tak. Oddalicie. I trochę przechylicie. I teraz. Co teraz? No teraz, jeżeli się klip kończy, znosi drogi, no to tak nie warto zostawiać, po prostu lepiej to przyciągnąć tutaj i skopiować Ctrl-C, tutaj wkleić Ctrl-V i przy oddawaniu strzału, no to zazwyczaj przybliżam. To damy już na pierwszą klatkę.
przybliżenie. A i oczywiście zanim to zrobimy, to przeciągniemy do końca tutaj i powiększymy tak, tutaj będzie widzieć, o tak. I teraz, jak to się będzie powiększać w trakcie, możemy tu troszeczkę nawet pomniejszyć. I zazwyczaj jak to się właśnie powiększa powoli, ale się powiększa, to ja tutaj daję małe zbliżenia. Tutaj robię keyframe'a, daję i zawsze co dwa przy strzale pomniejszam ciutek keyframe. A tutaj w sumie tak niewygodnie, bo co dwie klatki dodamy co jedną. O. Ups. Jeszcze mniejsze pomniejszenie. To się dalej tam powiększa. I znowu zbliżymy trochę kapkę. Mamy tak. I znowu kapkę bierzemy. To już leci do normalności tam. Kopiujemy. Klejamy. Możemy trochę pomniejszyć, bo już tutaj jest oddany strzał. Na końcu tam dajemy powiększenie. Wracamy w drugą stronę. Tutaj zaczyna się powiększać. Przybliżymy trochę. O. Może na podglądzie to nie będzie tak fajnie wyglądało. Mam taką dosyć słabą jakość podglądu, żeby mi się Vegas nie wieszał. A lubi to robić, bo ja mam trochę dużo wtyczek w nim poinstalowanych. A nawet jeżeli mam dużo plików na timeline'ie wrzuconych, to też często się lubi wieszać Vegas. Albo crashować nawet, co jest w ogóle masakrą. Okej. Kopiujemy. No i na ostatni strzał, to zazwyczaj takie głębsze przybliżenie daje. No i można już w sumie. Damy dotąd. O. Oddalimy trochę. I tutaj. Tutaj go trochę przedłużę. Ten klip. Tutaj będzie uderzenie bitu. 4. No nie wiem, czy tak nazwa. 4. No mamy tak mniej więcej. No i nas to. I tutaj. No, na default to nie, ale oddalenie zapisujemy. Ale to będzie lepiej widać, będzie płynniejszy podgląd. No. Pokażę, renderuję na koniec podgląd, jak to wszystko wygląda, bo na podglądzie tutaj, no tak cienko wygląda, tak? No, to w sumie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś wam pomogłem, czegoś się nauczyliście. No i dziękuję, dobranoc.